Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty PS, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie myszki Titanium Goblin. Tak naprawdę producentem tej myszki jest firma Esperanza, znana z produkcji tanich gadżetów do komputera, przeróżnych głośników, myszek, klawiatur i innych takich gadżetów. Natomiast na samej myszce widzimy nazwę Titanium, tymczasem z tyłu możemy doczytać, że jest to faktycznie produkt Esperancy. Jak też stali widzowie naszego portalu na pewno zauważą w mgnieniu oka, ta myszka kształtem swoim bardzo przypomina znaną myszkę Bloody V5. I faktycznie obudowa tej myszki jest taka sama jak w Bloody V5, natomiast są zupełnie inne podzespoły. Także mamy do czynienia z myszką optyczną. Jak widzicie, jest tutaj zielony sensor o wartości 2000 dpi maksymalnie. Myszka posiada także 6 przycisków i kompatybilna jest z PC i Maciem. Natomiast co różni ją od Bloody, ta myszka, moi drodzy, jest bardzo, bardzo tania. Kosztuje nawet 20 zł. Oczywiście ze względu na cenę nie możemy spodziewać się nie wiadomo jakiego sensora, na pewno nie ma przełączników Omrona i innych takich rzeczy. Za chwilkę sobie rozpakujemy i rzucimy okiem po raz pierwszy, natomiast w najbliższym czasie będę ją testował i porównamy ją też m.in. z Bloody V5 i innymi myszkami, ponieważ powiem Wam tylko, że nie jest to jedyna myszka, która wykorzystuje obudowę znaną z myszki chociażby Bloody V5. Jest ich przynajmniej 4-5 dostępnych na rynku, postaram się wszystkie dla Was przetestować i porównać. Tak więc bierzemy się za rozpakowanie budżetowej wersji myszki przypominającej Bloody V5. Zobaczmy jeszcze, czego dowiemy się z tyłu. Kompatybilność z Windowsami 7, Windowsem Vista i innymi. Jeśli chodzi o informacje, mamy tutaj co nieco w języku polskim. Dowiadujemy się tutaj mniej więcej tyle, iż jest to myszka optyczna dla graczy, przeznaczona do gier. Producent oczywiście zachwala, bardzo precyzyjny sensor, cichą rolkę, idealny kształt myszki i tak dalej. No, czego możemy się spodziewać za 20 zł? Powiem Wam, że sam nie wiem. Dlatego z ciekawością przetestuję tą myszkę. Zobaczymy, czy w ogóle warto wydawać te 20 zł na tego typu myszkę, czy lepiej sobie odłożyć troszkę pieniędzy i kupić już sprawdzony model, chociażby jak Bloody V5 lub inne podobne myszki. No dobrze, będę musiał teraz niestety zniszczyć opakowanie, bo jak widzicie jest takie jednorazowe. Tak więc wracam do Was za chwilkę. Ok, moi drodzy, Goblin opuścił pudełko. Przy okazji niszczenia tego pudełeczka, opakowania raczej, miałem okazję dowiedzieć się jeszcze dwóch informacji. Kabelek ma 1,4 metra, natomiast są trzy rozdzielczości DPI do wyboru. 1000, 1600 oraz 2000. Z tymi rozdzielczościami bywa różnie, ponieważ ja na przykład osobiście rzadko gram na wyższej rozdzielczości niż 2000 DPI, tak więc dla mnie ta wartość jest ok. Co do precyzji samego sensora, sprawdzimy to sobie w testach syntetycznych, jak i praktycznych. Zobaczcie, mamy taki wtyk USB, dość ciekawie wyglądający, i kabelek, który jest zabezpieczony oplotem, ale nie jest to taki materiałowy oplot, jaki znamy z takich lepszych myszek, albo chociażby z Bloody V5, jest to jakby oplot gumowy. Coś bardzo dziwnego, pierwszy raz się spotykam z takim oplotem. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało w praktyce, czy ten kabel nie będzie się łamał na przykład. Ok, co do samej myszki, no zobaczcie, naprawdę wyglądem przypomina bardzo solidnie Bloody V5. Zobaczcie, myszka zapakowana, ja tutaj już widzę jakieś takie lekkie zadrapanie, jakąś rysę, nie wiem skąd mogła się wziąć, skoro dopiero ją wypakowałem. Co do samej myszki, góra pokryta jest przyjemnym materiałem. Coś podobnego jak chociażby w myszkach Volos czy Rival, które ostatnio testowałem. Prawdopodobnie jest to aż takiej dobrej jakości, będzie się szybko wycierać. Tutaj mamy też po bokach troszeczkę błyszczącego plastiku, logo Titanium i po bokach mamy, no cóż, nie mamy gumy, mamy po prostu taki plastik z otworkami wentylacyjnymi, powiedzmy. Tutaj będzie też jakieś podświetlenie. Z tego co widziałem, myszka podświetlana jest na zielono. Dwa boczne przyciski, dość małe. Powiem Wam, że pracują tak dość dziwnie, ponieważ bardzo mocno odskakują na przełącznikach z powrotem. Po drugiej stronie nie mamy żadnych przycisków, tak samo jak w Bloody V5. Myszka typowo uniwersalna, bez profilowań. Tutaj mamy przycisk do zmiany DPI oraz rolkę. No, rolka na pewno nie jest tak dobra jak w Bloody V5. Działa jako przycisk, ale ta rolka, zobaczcie, praktycznie w ogóle nie wystaje. Z przodu dokładnie tak samo jak w Bloody, widzimy rolkę na wylot. Kabelek mamy wychodzący z lewej strony i zobaczcie ślizgacze, tutaj mamy takie naprawdę szczątkowe, malutkie. Tak więc widać, że w
tej myszce za 20 zł poskąpiono sporo fajnych rzeczy, które mamy na przykład w Bloody. Ja Wam jeszcze szybko na koniec tego rozpakowania, tak żeby Was zaciekawić bardziej, pokażę jeszcze oryginalną myszkę Bloody V5. Zobaczcie chociażby te ślizgacze, a te ślizgacze. Bez porównania. Oraz bardzo dobrą myszkę laserową, którą testuję na moim własnym kanale prywatnym, ale której recenzję zobaczycie też na portalu wideotesty.pl. Jest to Hama Urage Evo. Myszka tym razem już laserowa, nie optyczna jak Bloody, nie optyczna jak Goblin, natomiast laserowa, z tym minusem, że niestety pokryta błyszczącym plastikiem, natomiast mająca same zalety. Zobaczcie. A jakby Wam tego było jeszcze mało, to niedługo będę rozpakowywał także myszkę firmy ART, która również posiada obudowę z Bloody V5 i cenowo bardziej kwalifikuje się do tej samej ligi co Goblin. I myślę, że zrobimy sobie, tak jak mówiłem, porównanie tych wszystkich myszek. Będzie to na pewno ciekawy film. Natomiast też będą oczywiście osobne recenzje i Goblina, i myszki firmy ART. No a poza tym mogę Wam zdradzić, że jeszcze kilka ciekawych myszek jest w drodze do naszej redakcji. No i będzie naprawdę fajnie, jeśli chodzi o testy. Natomiast dzisiaj myślę, że powiedzieliśmy o tej myszce na początek wszystko. Zobaczymy, jak ona się będzie spisywać w testach. Robimy sobie testy przeróżnymi programami do testowania myszek. Zobaczymy, jaką osiąga wartość, jeśli chodzi o częstotliwość próbkowania. Czy będzie to reakcja w 1 milisekundę, czy wolniejsza. No i przetestujemy ją sobie w grach. I za jakiś czas powiem Wam w ogóle, czy jest sens wydawać te 20 zł, czy sobie zbierać na jakiś bardziej topowy model typu V5 lub Hama Urage. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!